oświadczenia i komunikatu. Czy w tym punkcie nie to pani radna Białek? Żeby dzieci z przedszkola przygotowały krótki jakiś program artystyczny. Oczywiście pani Okońska ewentualnie przyjdzie osobiście albo wyśle swoich przedstawicieli. Zrobić wszystko, zaprosić nauczycieli ze szkół, którzy prowadzą w klasach, które są tylko same sześciolatki, nie ma lekcji, nie ma klasowych takich zajęć. Żeby powiedzieli nauczyciele, którzy prowadzą takie zajęcia z sześciolatkami w klasie pierwszej, żeby mogli mieć możliwość wyjaśnienia, na czym te zajęcia polegają, jak są organizowane i żeby to zachęciło rodziców jednak do posłania dzieci w 2013 roku do pierwszej klasy. Poza tym myślę, że to w tym roku też obowiązywały, nawet jeżeli będzie 18 sześciolatków, to można im zorganizować osobną klasę pierwszą w 2013. Natomiast za 2014 roku już nie będzie takiej możliwości, żeby też w ten sposób zachęcić rodziców dzieci sześcioletnich, żeby w tym roku dzieci już te poszły do szkoły. No. I tu była właśnie prośba do przewodniczącego, żeby nawiązać współpracę tutaj i ze szkołami, a przede wszystkim z przedszkolami. Żeby takie spotkanie po prostu pod nazwą samą sześciolatka w jednej sprawie. No, to jest reforma, która wzbudza też dość duże kontrowersje społeczne, bo z tego co się mówi, jest cała akcja protestacyjna. Tak, pytaliśmy to, na co są przeznaczone te pieniądze, o których tutaj kolega wcześniej mówił, te 39 tysięcy złotych. Bo na przykład pyta w szkole 55, dlaczego na przykład, bo mają sześciolatkę, oddział przedszkolny sześciolatków u siebie w szkole. Dlaczego ci rodzice nie zdecydowali się, bo przecież tak dzieci są na terenie szkoły, nie posłali ich do szkoły. I rodzice, większość z rodziców powiedziała, dlatego nie, że świetlica jest czynna od 7 do 15, a w tym czasie rodzice też są w pracy, ale potrzebują, mają potrzebę odebrania dzieci po pracy, czy co godzinie 17, a najwcześniej o godzinie 17. I między innymi pani Okońska powiedziała, przynajmniej na tym spotkaniu, że te
no, bardzo duża suma, 39 tysięcy, to jest właśnie na zorganizowanie specjalnie dla dzieci sześcioletnich, które będą w pierwszej klasie od września obecnego roku w świetlicy, która będzie trwała od godziny 7 rano do godziny 17, żeby im zapewnić dzieci zajęcia. Szkoła, tak? Tak, szkoła. Między innymi to jest oczywiście to 39 tysięcy, to jest niewiele, żeby zapewnić opiekę. Tak, a jeszcze o obiadach. No właśnie, w przedszkolu i w szkole. Agenci, którzy przejmują stołówki szkolne, będą zobowiązani do przygotowania dla tych dzieci specjalnego posiłku. Oprócz obiadu będzie również podwieczorek. Za cenę 6 zł albo 6,50 przynajmniej. Obiad dla tych dzieci 6,50. Ja do tej pory sądziłam, że te pieniążki, kwota 39 tysięcy, to dobre serce naszego urzędu miasta, proszę Państwa, nie, to są pieniądze z ministerstwa. I nie tylko w Krakowie, ale w całym kraju dokładnie proponują to samo. No, tyle. Oczywiście był piękny film puszczony dziewczynka ze Skawiny, ze szkoły numer 2, ponieważ był miasto ogłosiło konkurs właśnie na taki film o sześciolatku, który wspaniale się czuje w szkole, ma osiągnięcia, ta dziewczynka ze Skawiny napiwa. I chodziła mama tego uczynienia na pianinie w domu, ale z tego co widziałam, to mama jest nauczycielką, która ją sama uczyła na tym pianinie. Cudownie, wspaniale. Ale to godziny wstąpskich. Nie, to tak samo. Myślę, że ja tak zaraz zadam to. Zapomniałam. To są. Nie chcę pan powiedzieć. To ten pił nowy, więc co ja jestem. Tak pięknie był problem przedstawiony, nic. Tylko posuwać dzieci i pani nie mogła zrozumieć wiceprezydenta, dlaczego rodzice nie chcą tych dzieci posuwać do pierwszej klasy. Bo ona nie ma dzieci. Nie to słowo. Znaczy problem jest, nie wierzę do końca, bo część dzieci dorasta do takiego wcześniejszego rozpoczęcia. Ale co z tymi dziećmi, które nie dorosły do rozwoju takiego, a wyśle się ich do szkoły? Psychologowie wypowiadają, że te dzieci wszystkie się nadają. Dobrze. Szanowni Państwo, kto z Państwa jeszcze jakieś oświadczenie chce wygłosić albo powiedzieć? Pan Jarosław. Tylko chciałem przekazać panu ministrowi informację, że dzisiaj odbył się happening sekretarz dnia ziemi w Parku Tucharskim. Polegało to na bardzo chorobowym, wiosennie i słonecznie. Uczyliśmy się ze szkół wszystkich polskich, zatem na przedszkola. Wyglądało to na przyjęciu 20 budynek lękowych w Parku Tucharskim. Bardzo fachowo. Okazuje się, że budynek, proszę Państwa, na świecie strony północno-wschodniej. Też się przy okazji o tym dowiedziałem. I w ramach tego happeningu również było rozstrzygnięcie, aby wyjechać filmą, w rozumieniu Kasmuckiego, który powstał z inicjatywy Komisji Kultury. Zwyciężyła Natalia Foxa z gimnazjum 75. Wykazało się też, że takim talentem kasenowiczym oratorskim, bo to oprócz wspaniałego tekstu również były odpowiednie, czyli tam gestykulacje i tak dalej. Był również podcast modelecji filmowej oraz wokalne popisy, a na koniec zainicjowała przeze mnie akcja protest gwizdowy, żeby wygwizdać gwizd, Ziki, za to, co zrobił Park Tucharski. Ponieważ Ziki się przed Park Tucharski jak słonek wystarczył w porcelany i wbrew wszelkim postanowieniom, w których uczestniczyłem w tych spotkaniach, że po prostu każde wejście właśnie ciężkiego sprzętu, jakiejkolwiek koparki czy czegoś innego Park Tucharski będzie konsultowane nie tylko z danej dzielnicy, ale z konserwatorem przyrody. Widziałem, że to jest środowiska. Ziki w ogóle tego nie zrobił, więc są straty po prostu. Są drzewa wycięte, niektóre,
nie pomniki przyrody w każdym razie. I teraz widzę, gdyby było dwa relacje. Gdyby nie to, że mieszkanka wykonała zdjęcia tych drzew wycięte, to już nie, to już ich nie ma. Gdybyśmy nie mieli dowodów rzeczowych na to. I w tej chwili jest poprzez Wydział Szkolenia Środowiska będzie przeprowadzał kontrolę, co ten Zniki Pender zrobił w ramach swoich prac w Parku Tucharskim. Także proszę Państwa, jest to, że ręce opadają, na to, że teren został pozyskany przez gminę i jednostka gminna doprowadza do dewastacji tego terenu. Nie opisane jeszcze Ktoś z Państwa jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Ja mogę tylko chciałem przypomnieć wszystkim radnym, że w siedzibie dzielnicy jest kurier lutowo-marcowy do odebrania, a teraz przyszedł jeszcze na dniach kwietniowy i też by pasowało, żeby on tu nie leżał, tylko żeby go rozdać mieszkańcom. Świąteczny jest? Kwietniowy jest świąteczny. Kwietniowy też jest. Też jest. Wszystko jest. Już jest na bieżąco. Nie, proszę Państwa, radny jeszcze chcę są jakieś pytania, jakieś uwagi do obu w ostatniej sesji? Nie ma, bo to dobrze napisać. Jak przewodniczący komisji chcą zgłaszać terminy posłów? Komisja Kultury 9 maja 17.30. Komisja Zdrowia 9 maja godzina 17. Komisja Sportu 8 maja 17 wstępnie. Który? 18. A potem zmienimy. Wstępnie. 18? Wstępnie. Potem będzie przerywać. 8 i 18. Komisja Infrastruktury 8, 17.30. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa. No wtedy co macie? 9 godzina 17.30. To tak było zawsze. A 7? Komisja 14 godzina 17.00. 17.